Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie otrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka, skądżeż więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on i on sam, i jego synowie, jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło w Jego słowo. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Bardzo szczególny czas i bardzo szczególna Ewangelia, i myślę, że ona nam sporo mówi, daje nam takie pewne przesłanie, w jaki sposób my możemy teraz żyć w relacji z Bogiem. Po pierwsze, Jezus mówi: daj mi pić. To Jezus mówi: daj mi się napić. Jezus mówi: daj mi pić. To jest bardzo nietypowe, bo zwykle to jest tak, że to my Pana Boga o coś prosimy. Panie Boże, zrób to, zrób tamto, załatw to, załatw tamto. Dlaczego nie robisz tego, dlaczego nie robisz tamtego? A tutaj to Jezus mówi: daj mi się napić. I pamiętacie może w innym miejscu w Ewangelii, kiedy Jezus mówi o końcu świata, mówi: idźcie do zbawienia, wy, bo byłem spragniony, daliście mi pić. To ja byłem spragniony, a wy daliście mi pić. Idźcie do zbawienia. Bardzo prozaiczna prośba. Bardzo prozaiczna prośba. Ale myślę, że ona nam bardzo mocno mówi, że żeby spotkać Jezusa, to ja może powinienem posłuchać tych prozaicznych próśb, które mają ludzie wokół mnie.
właśnie tych prozaicznych próśb. Bo dzisiaj Jezus ma twarz Twojej sąsiadki, która bardzo by Ci chciała powiedzieć, żebyś jej zrobił zakupy, bo ona nie wychodzi. Że dzisiaj Jezus ma twarz Twojego starszego ojca, który bardzo Cię prosi, żebyś do Niego zadzwonił. Że dzisiaj Jezus ma twarz Twojej koleżanki, która siedzi, wpatruje się w telewizor, drży i czeka, aż do niej zadzwonisz, żeby dać jej otuchy. Daj mi się napić. Spotkaj mnie. Bo w pierwszym czytaniu słyszymy o tym, że jest wielki kamień, podchodzi Mojżesz, uderza i z tego wielkiego kamienia wypływa woda. To jest nasze serce. To jest nasze serce. Chociażby ono przez lata było kamienne, chociażby ono przez lata było zimne, twarde, to z niego naprawdę może wypłynąć woda. Chociażby to już było nie wiadomo ile lat, że Twoje serce jest kamienne, zimne, twarde, bez uczuć, z niego naprawdę może wypłynąć woda. Co daje spotkanie z Jezusem? Pomożesz sąsiadce. Jak się potem czujesz? No po prostu radocha. Zadzwonisz do kogoś, z kim może nie rozmawiałeś już wiele lat. Zadzwonisz do tej swojej kumpeli, do kolegi, który siedzi sam i któremu faktycznie jest teraz trudno. Czy to nie jest tak, że potem ten dzień jest w ogóle udany? Chociażby twoje serce było twarde jak kamień, to z niego naprawdę może popłynąć woda. To po pierwsze. Po drugie, kobieta mówi, daj mi wody, żebym nie pragnęła. Żebym już nie pragnęła. Pewnie znacie jej historię, wielu mężów. Bardzo pokomplikowana historia miłości. Takiej miłości trochę na oślep. Takiej miłości na oślep. I tak sobie myślę, że na co dzień może być tak, że kiedy mamy pracę w takim normalnym trybie, kiedy mamy pracę, imprezy, Instagramy, muzykę, przyjaciół, rodzinę, wiele aktywności, wiele się dzieje, my też szukamy miłości, ale bardzo często szukamy tej miłości właśnie na oślep. Tak byle gdzie. Szukamy miłości, ale na oślep. I teraz, kiedy jest kwarantanna, to jest bardzo trudno, bo nie działają te wszystkie zagłuszacze. Nie działają te wszystkie zagłuszacze. Człowiek może doświadczać bardzo mocno tego właśnie wewnętrznego głodu, tego pragnienia. Nie uciekaj przed nim. Nie uciekaj przed tym pragnieniem. Dlaczego? Bo u tej kobiety to był początek modlitwy. Daj mi się napić takiej wody, żebym już nie pragnęła. Bo wiele lat próbowałam zapełnić swoje serce miłością na oślep. Ale wierzę, że Ty możesz dać mi takiej wody, żebym już nie pragnęła, żeby w końcu moje życie było ukierunkowane, żeby nie było życiem na oślep. Żeby moja miłość nie była miłością na oślep. Więc nie uciekaj przed tym pragnieniem. Ja wiem, że ono może być trudne, bo jesteśmy nieprzyzwyczajeni. Ale to będzie początek Twojej modlitwy. Jezus mówi, daj mi się napić. Panie, daj mi takiej wody, żebym już nie pragnął, żebym nie pragnęła. I po trzecie, kobieta mówi niesamowite słowa. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Widzę, kim jesteś. Widzę, kim jesteś. A potem się okazuje, że nie tylko prorokiem, ale Chrystusem, Zbawicielem. Ta twoja tęsknota, to twoje pragnienie, doświadczenia bardzo nieprzyjemne. Nie bój się ich. Nie bój się ich. To będzie początek Twojej modlitwy. I uwaga, początek Twojego spotkania z Jezusem. Początek Twojego spotkania z Jezusem. Początek prawdziwej wiary. Początek spotkania z Bogiem. Takiego spotkania z Bogiem, które zwykle się wydawało, że jest zarezerwowane dla tych mistyków, tych, o których się gdzieś tam słyszy, tych świętych,
o jakichś wizjach i tak dalej. A to nie jest tylko opowiastka, to nie jest jakaś legenda, to nie jest bujda, to jest prawdziwe spotkanie z Bogiem. Więc nie bój się tego pragnienia. Nie bój się, mimo że ono jest trudne, mimo że ono jest nieprzyjemne. Zaryzykuj modlitwę, a zobaczysz, że znajdziesz prawdziwą wiarę i że twoje kamienne serce, które przez lata było zimne, z niego w końcu wypłynie woda. Znajdziesz w końcu wiarę.